Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność w Duchu Świętym. Niech będą dzisiaj doświadczeniem również po raz kolejny w naszym życiu. Jest to wielkim przywilejem dla mnie, że mogę dzisiaj razem z Wami spotkać się, aby zagłębić się w Słowo Boże. Wierzę, że Bóg ma dzisiaj dla nas coś do powiedzenia, że chce nam coś powiedzieć, chce każdemu coś powiedzieć. Wiecie, co zarzucali współcześni apostołowi Pawłowi chrześcijanie? Wiele rzeczy mu zarzucali. Temu powołanemu przez Chrystusa apostołowi wynika to z listów. My nie znamy treści zarzutów, ale znamy wypowiedzi Pawła odpierające te zarzuty. I jednym z tych zarzutów, czy z jednym z tych zarzutów Paweł rozprawia się w liście do Filipian w 3 rozdziale, 1 werset. List do Filipian, rozdział 3, werset 1. Proszę, otwierajcie Biblię, ci, którzy macie. Nie tylko słuchajcie. Biblia otwarta 2 razy głośniej przemawia, bo słyszymy i widzimy. Otwierajcie swoje Biblię. List do Filipian. Widzę, że niektórzy już przeczytali, już uprzedzili. Apostołowi Pawłowi zarzucano, że mówi ciągle jedno i to samo. Być może niektórzy powiedzieli: Pawle, jesteś monotematyczny. I w stosunku do treść 1 wersetu tego fragmentu listu jest odpowiedzią Pawła. I on pisze: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Moi drodzy, niektórzy wstawiają nowe zamki do drzwi, jak złodziej okradł mieszkanie. Tak, wtedy zabezpieczają, alarmy wstawiają, jak już złodziej okradł. Apostoł Paweł spotkał się z tym zarzutem i odpowiada: pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. A mnie mówić do was jedno i to samo też nie przykrzy się. I wiem, że niektórzy mówią: a myśmy to już słyszeli wiele razy, myśmy to już czytali wiele razy. Wiecie, ze smutkiem to mówię, bo spotkałem się z kimś, kto mówi: bracie, mnie to Pismo Święte to już nie ciągnie, bo przecież go już przeczytałem kilka razy, już wiem, co tam jest napisane. Być może, ale jak to jest z tym naszym życiem? Znamy retoryczne pytanie, jakie Piotr postawił. 2 list Piotra, rozdział 3. I tam werset 11 i 12. Słowa, które z pewnością wybrzmiały nawet i z tego miejsca wiele razy. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego,
z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, czy oczekujecie, bracia i siostry, pragniecie gorąco, aby Pan Jezus przyszedł dzisiaj po południu? Ojej, bracie. Kartkę wcześniej, w pierwszym rozdziale, w wersecie 12 i 13, apostoł Piotr, podobnie jak Paweł, wiedział, że słabością natury ludzkiej jest zapominanie. A czasami jest to wymówka. Bo może bardziej przykro przyznać się, że coś zaniedbałem, zlekceważyłem, to tak będzie troszkę przyjemniej brzmiało, zapomniałem. Wyznam, jako chłopiec, kiedy chodziłem do szkoły, nie odrobiłem pracy domowej, nie wziąłem zeszytu. A jak pani pytała, proszę panią, zapomniałem zeszytu. Wybaczcie, wiem, że nie tylko ja tak się tłumaczyłem z zaniedbania. Apostoł Paweł mówi, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. A czy wam czytać jedno i to samo, nie przykrzy się? Zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy. A czy lubimy, jak nam ktoś przypomina? No nie przypominaj mi już tyle razy, wiem. Oburzamy się. Wiecie, jak to jest w życiu. Ale Piotr, znając słabości naszej ludzkiej natury, pisze dalej. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Bo dalej postawił to pytanie, no wy wiecie, jakimi mamy być w świętym obcowaniu i pobożności. Konfrontując rzeczywistość z tym stanem, o którym wiemy, mamy problem. I niektórzy mówią, bracie, zaczynam wątpić, czy Pan Jezus mnie przyjmie. No właśnie. Bracia i siostry, dzisiaj chcę postawić pytanie, czy słyszysz głos Jezusa? Czasami śpiewamy taką piękną pieśń. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Za tym głosem chętnie pójdę. Pamiętacie słowa tej pieśni? Za tym głosem chętnie pójdę. Kolejna zwrotka tej pieśni mówi, z nim ja pójdę na Golgotę. Po co? Po co? Popatrzeć się? Wzruszyć się? Zapłakać? Czasami mówimy, że grzesznika trzeba przyprowadzić pod krzyż. Za mało. Za mało. I wy wiecie już, tak łatwo powiedzieć, słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Za tym głosem chętnie pójdę. Czy słyszysz, jak cię wzywa Jezus? Czy słyszysz Jego głos? Bracie, a ty słyszysz? Tak, słyszę. Znamy fragment, dzisiaj będziemy otwierać fragmenty, jedne z bardziej znanych, jedne z częściej cytowanych przy różnych okazjach. 10 rozdział Ewangelii Jana. Pierwsze 6 wersetów.
Poczekamy, aż wszyscy odnajdą. 10 rozdział Ewangelii Jana, pierwsze 6 wersetów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają głos jego. Za obcym natomiast nie idą, bo nie znają głosu obcych. 6 werset jest bardzo smutny. Ale Duch Święty uznał, żeby natchnąć Jana, żeby to zapisał. Tę przypowieść powiedział im, apostołom, lecz oni nie zrozumieli. Ale tępi, nie? Przecież my to rozumiemy. To takie proste. Co tu nie zrozumieć? Czego tu można nie zrozumieć? Czy nie masz czasami skłonności tak myśleć o sobie, że ty to rozumiesz? Oczywiście, to tylko apostołowie tacy byli. Nie zrozumieli tego, co im Pan Jezus powiedział. Ja to wszystko rozumiem. Oczywiście. Czy słyszysz głos Jezusa? To jest podstawowe pytanie. Czy rozpoznajesz ten głos? Autor psalmu mówi, nie wskażę wam teraz, tego fragmentu umknął mi, ale jest w Biblii Gdańskiej, w przekładzie jest takie zdanie. Błogosławiony lud, który zna dźwięk twojego głosu. Wiecie, dzisiaj mamy telefony, że tam wyświetlają, kto dzwoni do nas, prawda? Ale jak nie zdążysz popatrzeć, przykładasz słuchawkę do ucha, to na ogół rozpoznajesz, kto do ciebie dzwoni, bo znasz jego głos. Gdy nieraz w rodzinie bywa tak, Tomek odbierał telefon, niektórzy mówili syn, niektórzy mówili witaj Zenon, a on mówi, nie, to syn. Bo miał tak podobny tembr głosu, że w słuchawce telefonicznej trudno było nieraz odróżnić. Wiecie, takie są nieraz przypadki. Owce moje idą za mną, bo znają mój głos. Czy znasz głos Jezusa? Czy potrafisz go odróżnić od innych głosów? Ale żeby było jeszcze trudniej, chcę powiedzieć wam, że jest taka sztuka, zdolność, nazywa się to parodysta. To są ludzie, którzy mają zdolność charakteryzowania swojego głosu i podrabiania kogoś. Nie zapomnę, razem ze mną w akademiku mieszkał kolega, który miał taką zdolność fenomenalną. Potrafił podrabiać głos kilku ludzi. Wychowawcy, dyrektora. Wiecie, nieraz napędził strachu, jak na korytarzu odezwał się głos dyrektora niespodziewanie. No, a potem odetchnęliśmy. Bo to nie był on. Wiecie, diabeł jest też mistrzem w parodiowaniu głosu Pana Jezusa. Jest mistrzem. A więc potrzeba znać głos. A żeby głos znać, osłuchać się, to trzeba rozmawiać z kim. Trzeba znać go osobiście. Nie można go znać z opowiadań, z korespondencji. Trzeba znać go osobiście, słyszeć jego głos.
Wtedy można odróżnić ten głos. To jest niezmiernie ważna rzecz. Ale mówiąc o tym głosie, chcę wskazać wam pewien fragment z Księgi Izajasza i też na ten temat przy różnych okazjach zwracam uwagę. Księga Izajasza, rozdział 30. Otwórzcie 30 rozdział Księgi Izajasza. I tam przeczytamy fragment od 18 aż do 22 wersetu. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. Dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa, szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał, na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Przerwiemy, wrócimy do wersetu 22 za moment. Ale moi drodzy, teraz chcę skoncentrować razem naszą uwagę na wersecie 21, a szczególnie na tym zwrocie: twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. Dlaczego z tyłu? Co to znaczy? Wiecie, niektórzy mówią, jak coś pamiętać mam, to mam z tyłu głowy, prawda? Mam z tyłu głowy. Słyszeliście taki zwrot, ale to nie o ten zwrot z tyłu głowy chodzi. Wiecie, co to znaczy twoje słowo, twoje uszy usłyszą słowo z tyłu do ciebie odzywające się? Pamiętajcie, Bóg dał nam przepiękne zdolności. Słuch jest jedną z przepięknych zdolności. Słyszymy, rozumiemy. Ale oprócz samego słuchu mamy jeszcze zdolność, a niektóre istoty w przyrodzie mają ją zdecydowanie bardziej rozwiniętą niżeli człowiek, ale człowiek też ją ma, to jest zdolność echolokacji. Wiecie, co to jest echolokacja? To jest zdolność nie tylko słyszenia, ale identyfikacji punktu, z którego ten głos przychodzi. Idziesz sobie alejką w parku czy w lesie i pięknie odzywa się ptak. Twoje oko, twoja głowa od razu biegnie w tą stronę, z której strony ten głos przychodzi, czyż nie? To jest przepiękna zdolność. My wiemy, z której strony głos przychodzi. Nawet jeśli gdzieś tam za liściami ukrył się ten ptaszek, to go tam wypatrujemy, bo z tamtej strony głos przychodzi. Nie patrzymy gdziekolwiek. Zauważcie, gdy jesteśmy do siebie twarzą, to mój głos dochodzi do was z której strony? Z przodu. Wasz głos dochodzi do mnie z której strony? Z przodu. Ale jeżeli ja odwrócę się w tą stronę, to wasz głos do mnie dochodzić będzie z tyłu, ale mój głos wciąż będzie dochodził do was z przodu. Zrozumcie, czytaliśmy, że pasterz, gdy wyprowadza swoje owce, to idzie przed nimi, z przodu. Ale wiecie, czasami owce wyprzedzają pasterza i pasterz idzie z tyłu. A ten nasz pasterz nie obraża się,
Tylko mówi: owieczko, zbłądzisz. Nie poradzisz sobie sama. Nie, Panie Boże, ja sobie poradzę. Nie poradzisz sobie. I tak wyprzedzamy czasami pasterza. Odwracamy się do niego. Wiecie, koniecznie musimy spojrzeć na pewne smutne słowa, jakie zapisane są w Piśmie Świętym jako lekcja z historii. Księga Nechemiasza, rozdział 9, werset 29. Księga Nechemiasza, rozdział 9, werset 29. Może przeczytamy 28 i 29. 28 i 29. Lecz gdy znów zażywali spokoju, zawracali do czynienia zła przed Tobą, to też na nowo wydałeś ich w ręce ich nieprzyjaciół, którzy ich ujarzmiali. Wtedy znowu wołali do Ciebie i Ty wysłuchałeś ich z niebios i wyrwałeś ich wiele razy według obfitego miłosierdzia swego. Ostrzegałeś ich, aby ich nawrócić do swego zakonu, lecz oni podle postąpili i nie słuchali Twoich przykazań i grzeszyli przeciwko Twoim prawom. Nie, jeżeli je człowiek wypełnia, żyje. Lecz oni odwracali się do nich plecami. Usztywnili swoje karki i nie słuchali. To znów oni. Ale nie my. Nie, nie, nie. Nie my, nie ja. Ja? Plecami? Do Boga? Nie. Moi drodzy, zastanowimy się przez moment, jak zidentyfikować swoją postawę względem Boga. To jest niezmiernie ważna rzecz, bo fizycznie, gdy ja was widzę, to ja widzę, jestem, mam was przed sobą, jestem twarzą do was. Gdy odwrócę się, to fizycznie to jest łatwo zidentyfikować. Ale jak zidentyfikować, jak jestem w stosunku do Boga? Czy do Boga jestem twarzą, czy plecami? Przeczytajmy, otwórzmy Księgę Jeremiasza teraz. Bardzo ważny fragment. Jeremiasza, rozdział 2. Księga Jeremiasza, rozdział 2. Werset 26 i 27. Jeremiasz, 2 rozdział, werset 26 i 27. Poczekamy, żeby wszyscy nadążyli odszukać. Czytam. Jak złodziej wstydzi się, gdy go złapią, tak wstydzić się będzie dom izraelski. Oni, ich przełożeni, królowie, książęta, kapłani, prorocy, którzy mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem. A do kamienia Ty mnie zrodziłeś, gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, ale w czasie swojej niedoli mówią: powstań i wybaw nas. My znamy takie słowo: gdy trwoga, to do Boga. A wiecie, jaka jest końcówka? A gdy po trwodze, to do Pana Boga, nie po drodze. No, oni mówili do drewna: Ty jesteś moim. My do drewna nie mówimy. Nie, nie. Oni mówili do kamienia: Ty mnie zrodziłeś. Ale nie, nie. My do kamienia nie mówimy. To chyba nie o nas. Moi drodzy, pamiętamy pierwsze przykazanie? Banalne pytanie, to przedszkolaki znają, prawda? Ja wierzę, że wy obudzeni o 3 nad ranem śpiewająco 10 przykazań umiecie na pamięć. A jeśli ktoś ma wątpliwości, to niech nastawi sobie budzik o 3, niech się obudzi i spróbuje powtórzyć 10 Bożych przykazań. Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Niekoniecznie zamiast. Pan Bóg używa pewnego przykładu i mówi o Izraelitach, że oni zachowują się jak cudzołożąca żona albo cudzołożący mąż. Ma męża i ma kochanka obok, nie zamiast. Diabeł niekoniecznie mówi: porzuć Boga prawdziwego, módl się do tego, co ja ci pokażę. Módl się do Boga prawdziwego, ale do tego też. Obok.
Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, żebyście byli świadomi, że to nie musi być drewniana rzeźba, że to nie musi być kamienna rzeźba, że to nie musi być coś namalowanego. Bóg stworzył nas, rezerwując w naszym sercu pierwsze miejsce tylko dla siebie. Pamiętaj, wszystko, co stawiasz na pierwszym miejscu, jest twoim Bogiem. Nie musisz tego nazywać bóstwem. To mogą być pieniądze, to może być telewizor, to mogą być ulubione seriale, to mogą być filmy, to może być praca, to może być kariera, wy wiecie o tym. Wszystko, co stawiasz na pierwszym miejscu w swoim życiu, to jest twoim bóstwem. Nie musisz tego bóstwem nazywać. To staje się twoim bóstwem. Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? Obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą. Jak to dobrze, że to oni. Ale to jest napisane dla nas. Bracie i siostro, dziś Bóg wzywa ciebie, abyś zidentyfikował, z której strony jest Bóg w twoim życiu. Otwórzmy jeszcze Księgę Zachariasza, rozdział 7. Księga Zachariasza, rozdział 7. I w tym 7 rozdziale przeczytamy werset od 8 do 12. Wtedy doszło Zachariasza słowo Pana tej treści. Zachariasz 7 rozdział, wersety od 8 do 12. Tak mówi Pan zastępów, wydawajcie sprawiedliwe wyroki, świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich. Nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim. Lecz oni nie chcieli usłuchać. Odwrócili się do mnie plecami i zatkali swe uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Do końca życia nie zapomnę pewnego zdarzenia, kiedy miałem kazanie w pewnym zborze. I akurat tej soboty wynikł olbrzymi konflikt między pewnym ojcem a jego kilkunastoletnim synem. Nie wiem, czy opowiadałem wam to. W przerwie nabożeństwa tylko słychać było dosyć ostrą wymianę zdań w pokoju zborowym. Owszem, przyszli na kazanie, usiedli tak w drugim rzędzie, jak tutaj razem. I przez całe kazanie ten syn siedział z palcami w uszach. W ten sposób. Wiecie, jak trudno było przemawiać, mając przed sobą fizycznie obraz słuchacza z palcami w uszach? Tylko jeden tak zamanifestował. Nie zapomnę tego zdarzenia. Ale tu przez proroka Zachariasza mówi, że ludzie zatkali swe uszy, aby nie słuchać. To znów powiemy, jak to dobrze, że to oni, a nie my. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Z Nim ja pójdę na Golgotę. Ale po co? Wracam do tego pytania. Czy przyszedłeś na Golgotę? Po co przyszedłeś na Golgotę? Żeby się wzruszyć? Przychodzić pod krzyż, żeby zapłakać? Nie wystarczy.
Nie wystarczy. Otwórzcie list do Rzymian, rozdział 6. List do Rzymian, rozdział 6. I tam od wersetu 3 czytamy. Czyż nie wiecie? Wiecie, to jest pytanie, wiecie, jak ja nazywam takie pytania? To są pytania zawstydzające. Bo jeżeli komuś pytam, czy nie wiesz, siostro, bracie, to jest pytanie zawstydzające. Ty powinieneś to wiedzieć. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni, czyli zanurzeni w Chrystusa, Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni? Pogrzebani jesteśmy wraz z Nim przez śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy w podobieństwo również Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany. Wiecie, Paweł tak pięknie to wyraził. Galacjan 2:20, możecie to otworzyć, znamy te słowa na dzisiaj, były wskazane w tekście refleksji. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. My dzisiaj możemy tak emocjonalnie cytować te słowa, nauczyć się na pamięć i powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Paweł nie miał za kim powtórzyć. Apostoł Paweł, kochani, apostoł Paweł tak opisał swoje doświadczenie, bo on tego doświadczył. Z Chrystusem zawisłem na krzyżu. Oczywiście nie mówimy tutaj o fizycznym znaczeniu tego słowa, ale czas zastanowić się nad jego znaczeniem duchowym. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. A odwracając tą sytuację, jeśli nie wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, to co? A Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg jest dobry, łaskawy. Wielkie Jego miłosierdzie. Nie. Bo jeśli wrośliśmy tylko w Jego podobieństwo śmierci, wrośniemy w Jego podobieństwo zmartwychwstania. Moi drodzy, częstokroć mówiąc o zbawieniu, słyszę i powtarzamy pewne słowa, że Chrystus umarł za nas. Prawda to jest? Zgadzacie się, że Chrystus umarł za nas? Umarł za nas, to prawda. Ale moi drodzy, to jest półprawdy. To jest półprawdy. Bo chcę powiedzieć wam, jeśli Chrystus umarł za ciebie, ale ty nie umarłeś z Chrystusem dla grzechu, to na nowej ziemi również za ciebie będzie Chrystus, ale ciebie z Chrystusem na nowej ziemi nie będzie. Bo na nowej ziemi będą tylko ci, którzy uwierzyli, że Chrystus umarł za ich grzech, ale którzy z Chrystusem zostali ukrzyżowani dla grzechu. Innej drogi nie ma. Nie łudź się, bracie i siostro. I zdaję sobie sprawę, że niektórzy mogą powiedzieć: bracie, straszysz. Utrudniasz. Wiecie, któregoś dnia, gdy Pan Jezus wypowiedział pewne trudniejsze słowa, to część uczniów powiedziała: twarda to jest mowa. Odchodzimy. Odchodzisz też? Idziesz ze mną? Chodź, idziemy. Co będziemy słuchać? To nie dla nas. Idziesz ze mną? Nie idziesz? Idziesz. Dobra, idziemy. Odchodzimy. I tak część uczniów zawróciła. Bracia i siostry, zachęcam was nie do tego, abyście odeszli od Chrystusa. Nie do tego, żebyście się zniechęcili trudnościami.
Ale zachęcam was do tego, żebyście poważnie potraktowali swoje zbawienie, bo zbawienie to nie jest zabawa. Wróćmy do księgi Izajasza 30 rozdziału, bo tam nie przerwaliśmy. Moi drodzy, czytaliśmy, skończyliśmy na 21, a powiedziałem, że będziemy czytać do 21, do 22. Przeczytajmy jeszcze raz 21 i 22. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany, pokryte srebrem, i swoje lane bałwany powleczone złotem, i swoje szklane ekrany, i swoje osiągnięcie i duże konta w banku. Porzucisz je jako nieczyste i powiesz precz. I powiesz precz. Jak zidentyfikować swoją postawę względem Boga? Jak zidentyfikować, z której strony dochodzi ten głos? Podpowiem wam. Aczkolwiek nie wyręczę was. Ja tylko wam podpowiem, nakieruję i daję wam to jako osobistą pracę, może nawet grupową, w rodzinie. Porozmawiajcie, rozwińcie ten temat. W jaki sposób identyfikować, z której strony mojego duchowego życia dochodzi głos? Podpowiem wam. Pierwsza rzecz. Jeżeli Bóg nie jest pierwszym w twoim miejscu, w twoim życiu, to znaczy, że jesteś do Niego plecami odwrócony. Ale tu nie chodzi o deklarację, bo moi drodzy, wszyscy chrześcijanie, a jest ich ponad 3 miliardy na świecie, mówią: Bóg jest naszym Panem, Jezus jest naszym Panem, nawróciliśmy się, chwała Jemu. Ojej, jakie peany są i piękne pieśni wzruszające. Nie, nie, to nie o deklarację chodzi. Usiądź przed Panem, zastanów się, czy Pan Bóg, czy Pan Jezus jest pierwszy w twoim życiu? Czy idziesz w ślad za Nim, czy idziesz obok śladów? To jest niezmiernie ważna rzecz. Druga rzecz. Czy wierzysz we wszystko, co napisali prorocy? Czy nie masz skłonności selekcji i powiedzieć: to jest ważne, to jest nieważne, to jest ważne, to jest nieważne? Trzecia rzecz, moi drodzy. Czy wierzysz, że możesz osiągnąć zwycięstwo nad grzechem tak, jak osiągnął Pan Jezus to zwycięstwo? Czy wierzysz, że to jest możliwe? Czy powtarzasz diabelskie kłamstwo, to jest niemożliwe? Bo to jest diabelskie kłamstwo. Diabeł od początku powiedział, że Bóg oczekuje od człowieka rzeczy niemożliwych. I wielu ludzi wierzy diabłu, no bo patrząc na siebie, patrząc na innych, mówią: to jest niemożliwe. Człowiek, to jest niemożliwe dla człowieka, żyć bez grzechu. Niektórzy od razu mówią: bracie, a ty żyjesz bez grzechu? Ja mówię: mój drogi, uczę się, dążę, jeszcze nie osiągnąłem celu, ale wierzę, że to jest możliwe. Rozumiecie? Wierzę, że to jest możliwe. Czy wierzysz, że to jest możliwe? To początek tej listy. Powiedziałem, nie będę was wyręczał. Szukajcie kolejnych jeszcze znaków,
czy sposobów, po których możemy zidentyfikować swoją postawę względem Boga, po których możemy zidentyfikować, z której strony mojego duchowego życia dochodzi do mnie głos Boży. Macie, widzę, otwarty jeszcze ten 30, tą księgę Izajasza. Ja przymknąłem, ale zakończyć chcę wersetem 18. Żebyście wrócili do domu z nadzieją, z optymizmem, bo jeżeli Pan Bóg nawet wytyka człowiekowi grzech, pokazuje, to nie zostawia go bez nadziei, ale daje zawsze nadzieję. I w tym 18 wersecie: dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. Dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż jest Bogiem prawa, szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Panie, czekamy na Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.